Siemanko wszystkim, Hubert Mściwojewski, MMA bądź na bieżąco, a razem ze mną Adrian Polak. Cześć, witam wszystkich, hej. Adrian, widzę, humor dopisuje, co przed konferencją? Cześć, humor dopisuje, taki neutralny po prostu, wiesz, już jestem tutaj któryś na sty raz, więc luzik totalny, nie? Adrian, dużą szansę dostałeś od organizacji Fame MMA. Spodziewałeś się jej, czy nie, że dostaniesz walkę o pas? I trochę tak, i trochę nie. To nie jest ważne. Ważne, czy ją wykorzystam. No mam taki zamiar. Ty trenujesz już ile? Bo ja wiem, że trenujesz już od początku, jesteś Fejmu, od pierwszej gali, czyli już taki spory okres czasu. No jest jakiś to już czas jest. Wiesz, wcześniej trenowałem siłownię. MMA, jakby przygoda z MMA zaczęła się dopiero, gdy pojawiłem się na Fejmie MMA. Ile to trwa? Kurczę, no nie wiem, no ile trwa Fejm? 3 lata. No to tyle. Jakieś tam przerwą, wiadomo, no. Jakieś tam przerwy po walkach zawsze były, nie? Najdłuższa to chyba po czwórce była, półroczna taka moja przerwa. A, no to długa już. Tak. Bardzo długa, aż za długa, ale już więcej się nie powtórzy taka. Myślisz, że poczyniłeś większy postęp niż Dawid? Wiesz co, ja mało się na nim skupiałem. Wydaje mi się, że równie poczynił naprawdę dużo w tym kierunku, żeby być lepszym. Jednakże wydaje mi się, że kurde, no... Jest tak jak ja, że nie odpuszcza, no i że i trenuje ciężko. Ale no, kurde, no, wiesz, wygrałem z nim podczas Fame MMA w UK, kiedy pół roku nie trenowałem nic, tak jak ci powiedziałem, była półroczna przerwa. On miał miesiąc wcześniej walkę, udało mi się z nim wygrać, a co wydaje mi się, powinien mnie wtedy zmiażdżyć. No wiadomo, to była taka luźna walka, obydwoje dowiedzieliśmy się o niej późno. No ale teraz jesteśmy naprawdę po ciężkich okresach przygotowawczych. Myślę, że będzie dobra walka. Słuchaj, ja śledzę komentarze, śledzę opinie widzów. Nie denerwuje ciebie taka opinia też często ludzi, że dużo ludzi zarzuca ci, że przegrałeś, a wygrałeś? Słuchaj, no dużo, wielu osobom różne rzeczy zarzucają. No to jest Fame MMA, każdy może mieć swoje zdanie, wiesz, co chodzi. A poza tym trzeba podchodzić z takimi rzeczami z dystansem. Jakbym się przejmował wszystkim, co piszą, no to nie wychodziłbym z domu. A nie denerwuje cię to, że w sumie ty nawet na to nie masz wpływu, tak? Ani na decyzje sędziów, ani na nic. Na żadną z tych decyzji nie miałeś wpływu, a jednak ludzie zarzucają to tobie. Dlatego się tym nie przejmuję. Bo nie mam na to wpływu. Ci, co myślą, mądrzy ludzie, wiedzą. A osoby, które nie myślą albo nie chcą myśleć, nie chcą wiedzieć, więc no co mam ci powiedzieć, no z kim mam dyskutować, no stary, dyskutuję się z ludźmi mądrymi, jak ktoś mi zarzuci konstruktywną krytykę, bardzo chętnie na nią odpowiem i ustosunkuję się do niej, a jeżeli ktoś gada głupoty, no to co ja mam powiedzieć, no wystarczy się uśmiechnąć, powiedzieć, stary, nie przejmuj się. Ty się dużo zmieniłeś, co? Od pierwszej gali Fame MMA do tej dziesiątej, kiedy siedzimy tutaj teraz razem. Wiesz, no nie mi to oceniać. Dorosłem na pewno. No byłeś takim zadymiarzem wtedy, nie? No może tak, wiesz, no... Tak jakby ci powiedzieć, no... Młody chłopak, tam 22, 23 lata miałem wtedy, tak? Może 21, już nawet nie pamiętam. Mam teraz 25. Wiesz, pojawił się kamery, światło fleszy, tutaj Fame MMA, duża organizacja, no wiesz... Tak jakby jeszcze w udarze też troszeczkę podkręcali jakby do tego, żeby się coś działo. No ale z czasem jednak okazało się, że nie trzeba tego robić, że można być sobą. A poza tym, jak ja ci powiedziałem, no ja się zmieniłem już też pod takim względem, że dorosłem. I dojrzałem, zauważyłem swoje priorytety po prostu. Adrian, w twoich pojedynkach zawsze widzimy stójkę, jak walczysz w stójce. A ja w sumie chciałem zobaczyć, jak wygląda twój parter, jak ty się ogólnie czujesz w tej płaszczyźnie? Wydaje mi się, że coraz lepiej. Z roku na rok. A jeżeli chcesz mnie zobaczyć, to zapraszam do mnie na trening, na WCA. Albo być może oglądaj moje przyszłe walki. To coś zobaczysz. Czyli jest jakiś plan, żeby sprowadzić... Słuchaj, plan jest jeden. Wygrać. No i dobra, jeszcze jest jeden. Nie dać się znokautować. Widziałeś trochę nabrał masy mięśniowej, Dawid, przed tym pojedynkiem? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i wiesz, siłą mnie na pewno nie nadgoni. Ale chociaż wiadomo, lepiej jest troszeczkę chociaż dogonić. Ile ważysz? Na aktualny moment? Z 82 kilo? To Dawid chyba ciut więcej, chyba pokazywał, że 8,4 ma na budziku, no ale on jest dużo wyższy, tak? Nie przełoży się to na pewno na siłę. Adrian, chciałem się ciebie jeszcze podpytać, bo ty trenujesz w WCA. Jaki do was tam mają stosunek ci zawodnicy stricte sportowi? Macie tam mistrza Jana Błachowicza, macie tam mnóstwo świetnych zawodników. Nie kręcą oni troszkę nosem, że trenujecie tam wy i walczycie na gali Fame MMA? Ja osobiście nigdy tego nie doświadczyłem. Zawsze obchodzą się do mnie, obnoszą się do mnie z szacunkiem, witają się ze mną, czasem zagadują.
jeżeli chodzi o jakieś ich komentarze i zdanie internetowe, jak oni się wypowiadali, no bo to, co mówisz, wydaje mi się, że wnioskujesz z jakichś wywiadów, gdzie któryś z zawodników coś powiedział. Wiesz, każdy może mieć swoje zdanie. Przypominam, że to było ich zdanie, które powiedzieli pewnie jakiś rok, dwa lata temu, gdzie naprawdę na fejmie nie było kolorowo. Teraz ten fejm idzie w górę, prawda? Są sportowe walki, nie wiem, czy zauważyłeś, prawie w ogóle nie ma dymów. Może dwie walki na gale są jakieś konflikty większe. Krych ostatnio tylko dymił, nie? No, ale wiesz, no, z jednej strony ludzie, jak są dymy, ludzie mówią, że patologia, ale jak nie ma dymów, to że stypa. No wiesz, nigdy nie dogodzisz wszystkim. A co do zawodników na WCA, no tak jak ci powiedziałem, ja nigdy nie odczułem jakiegoś kręcenia nosem, wręcz przeciwnie ci powiem, zawsze jak są jakieś wspólne treningi, co prawda z Topką nie robię treningów, bo tam jest grupa zawodowa, a oni tam napierdzielają naprawdę mocno, a ja jestem osobą kontuzogenną, która co chwilę jakieś kontuzje łapie, dlatego ja z pro nie trenuję, ja z średnio zaawansowaną. I powiem ci, że angażują się bardzo w moje przygotowania, każdy chce ze mną robić, podpowiada mi, poprawia moje błędy. No. Dla mnie WCA przyjęło mnie od samego początku naprawdę dobrze. Adrian, ostatnie pytanie. Chyba jedną, wiesz co, bo już niedługo ta konfa, a jeszcze muszę się przebrać. Wiele ludzi, myślę, że twoja walka i Amadeusza trylogia to jest no, jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków Fame MMA. Byłbyś za takim pojedynkiem? Ja już mówiłem wcześniej, że tak. On już nawet kiedyś do mnie dzwonił, powiedziałem, że tak. A rozmawiałem z organizatorami. Podobno dowiedziałem się jakiś czas temu, że Amadeusz temu zaprzeczał, że tak było, ale rozmawiałem z Rafałem Pasterniakiem i Krzysztofem Rozparą. Powiedzieli mi wprost, Adrian, no nie chcemy tej walki, wiesz, odgrzewać tego kotleta. Z jednej strony ja ich rozumiem. Ja szczerze też nie widzę sensu w odgrzewaniu tego. Ja za dymy nie będę z nim robił. Jeżeli, wiesz, nie mam ochoty już. Ja już mam dość tego człowieka, po prostu męczy mnie już on. Walka jak najbardziej pewnie by była satysfakcjonująca, ale przed walką. Ludzie liczą na to, co będzie przed walką. Liczą na dymy. A no, ja nie chcę ich oszukiwać, że im to dam, bo im tego nie dam. Ja mam po prostu, wiesz, no znudził mnie już ten człowiek. Wiesz... Ale wy się pogodziliście przecież ogólnie. Pogodziliśmy się. Szczerze ci powiem, nie pogodziliśmy się. Aha, to był okay. Taki może instynkt powalkowy, chwilę, wiesz. Wiesz... Pogodziliśmy. Zgoda jest wtedy, gdy jest cały czas dobrze, a to była taka zgoda, wydaje mi się, na jeden wieczór albo na tydzień. Wiesz, jemu... Amadeusz często robi i nie myśli, wiesz, i to jest jego chyba minus. Wiesz, i potem sobie po dłuższym czasie zastanawia, że źle zrobił, ale też nie potrafi się przyznać do tego błędu. No wydaje mi się po prostu, ja tak... No nie jest tak, że jest moim największym, nie wiadomo jakim wrogiem. Po prostu jest mi obojętny, wiesz. Przychodzi obok mnie, patrzymy na siebie, wiesz... Nie czuję już zero emocji. Zero. Jest mi totalnie obojętny. Wiesz, ludzie liczą na to, że będzie ogień, krew, łzy, ale on mi jest obojętny, totalnie. Wydaje mi się, że no, musiałby naprawdę znowu sobie u mnie przeskrobać, podkręcić jakoś, ale no, chyba wydaje mi się, że też go nie chce. No chyba, że chce, no to niech próbuje, no to wtedy będą. No dobra, Adrian, dziękuję ci bardzo. Widzimy się zaraz na konferencji. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Hej.